Zabrali mi Glocken, ja ten Glocken mitbringen. Okazało się, że tam w nowym kościele, który zbudowali, tak jak wszędzie i w Niemczech i w Polsce, Wehrmacht polecił dzwony do huty. Also ist genauso also in diesem Dorf Kosaki, also zur Kriegszeit, also die Wehrmacht hat befohlen, die Glocken eigentlich wegzunehmen, ja, also einzuschmelzen. Eine Glocke dürfen wir halten, eine. No ja. I jest opowieść, że jak oni wjeździ te dzwony na stację, jeden dzwon zakopali gdzieś w Kozakach. Also es gibt so eine... Es wird gesagt, dass eine der Glocken auf dem Wege zum Bahnhof, also irgendwo auf dem Wege so unterwegs begraben, also begraben wurde. W tej wycieczce po te zakopany dzwon brali udział synowie tych, którzy już umarli i im powiedzieli tą tajemnicę, gdzie ten dzwon jest. Und an dieser Reise haben sich diejenigen beteiligt, also das waren die Söhne von den verstorbenen Menschen, die diese Glocke versteckt hatten. Jeden powiedział, że to było tu, tam gdzie jest szopa, a drugi powiedział, że to jest tam, a tam gdzie rośnie drzewo. Also der eine sagte, das ist bei der Scheune und der andere sagte, das ist an einer anderen Stelle, wo es eine große Linde wächst. Miał z Zboczowa przyjechać ktoś z tym poszukiwaczem, żeby ten skarb tam odszukać, nie przyjechał. Also da soll jemand kommen, also mit einem Gerät, also Ja, also, aber es ist leider mit Detektor, aber es ist leider nicht gekommen. Ale dowiedziałem się od ludzi w czasie tej wycieczki, od tych uczestników wycieczki, o historii tych dzwonów. Aber wegen der Reise habe ich von diesen Menschen erfahren, also über die Geschichte dieser Glocken. Kiedy się pojawili tutaj w 1945 roku, przyszło zawiadomienie do biskupstwa. Biskupstwo poinformowało parafię, że na Śląsku są jeszcze miejsca, są jeszcze jeszcze huta, gdzie są zgromadzone dzwony nieprzetopione. Also, w Galicji. Im Jahre 1945 hat man eine Information vom Bischof bekommen, dass es in der Schlesien in einer Hütte noch Glocken gibt, die zu vergeben sind. Aber Glocken, die aus Galicien stammen. Żeby pojechać i wyszukać tam. Also die sollten hinfahren und diese Glocke ausfindig machen. Pojechali, tego swojego dzwonu nie znaleźli. Also die fuhren hin, also ihre Glocke haben sie nicht gefunden. Ale ten duży dzwon pochodzi z sąsiedniej miejscowości, która też tej parafii w Kozakach była. Pod Lipce. Aber diese große Glocke, also die stammt aus einem Nachbardorf, also aber das war dieselbe Pfarrkirche pod Lipce. Ten najmniejszy dzwon pochodzi prawdopodobnie został przewieziony gdzieś zawarty z jakiegoś kościoła, nie wiem, czy z Czeszy, czy skądś. Bo to jest miejscowy dzwon, prawda? Aha, tak. Ale to zaznaczam, że to wiem z przekazu. Tak. Ten największy dzwon to prawdopodobnie są dwie relacje, że został przewieziony, druga relacja mówi tak jak pan tutaj przekazuje, że został to prawdopodobnie w jakiejś hucie znaleziony i tak dalej. I został wzięty właśnie w miejsce dodatkowo, tak, tak. Tak, z tego dzwonu, w miejsce tego dzwonu, który... Zastępcy dzwonu, który był na Kozaku. Pierwszy dłumaczy.